Cześć, to Wojtek Przybylski z Calipta Aviation i dzisiaj będę mówił o tym, jaki jest ten nowy symulator. Czy to wszystko to jest hype? Czy te oczekiwania są zbyt rozdmuchane, zbyt optymistyczne? Czy zachwycamy się obietnicą świetnego programu, który nie będzie doskonały, który, a, który może jest przereklamowany? A może wręcz przeciwnie, może ten symulator jest faktycznie produktem, który przebije i z dominuje rynek, przebije, przebije konkurencję, zdominuje rynek i wyprze Prepareda i x Jak to wygląda? Pamiętajcie, ja jestem testerem. Od kilku miesięcy testuję Flight Simulatora, Microsoft Flight Simulator i niestety nie mogę się podzielić tym, co widziałem. Mogę się dzielić z wami tym, co jest publiczne, Czyli tymi materiałami, które Microsoft publikuje, po lewej na ekranie widzicie powycinane fragmenty materiałów Microsoftu. Mogę się też dzielić tymi komentarzami, które niejako wypływają z tego, co już inni YouTuberzy publikują. Wybrani YouTuberzy zostali dopuszczeni do wersji Flight Simulatora bez NDA, czyli bez tej umowy o zachowaniu poufności i mogą przez te ostatnie dni przed wydaniem Testować różne funkcje, pokazywać je. A więc do tych materiałów się troszkę odniosę dzisiaj. No i jak to jest? Do tej pory byliśmy przyzwyczajeni do tego, że symulator to jest platforma, którą naprawdę trzeba obudować dodatkami. I niezależnie od tego, jak ten symulator wygląda, niezależnie od tego, jak te lotniska wyglądają w wideo. Demonstracyjnych. Niezależnie od tego, jak sceneria pięknie wygląda i jakie samoloty są pokazywane. Ta całkiem długa lista samolotów była w drugim albo trzecim odcinku tej serii. Pamiętajcie, że to wszystko to jest bazowy symulator. 18 sierpnia dostaniemy tą bazową wersję, tego Flight Simulatora, do którego prawie nie będzie dodatków o tym, jakie będą od razu w dniu premiery za chwilę. I moim zdaniem nie powinniśmy tego porównywać do tych preparedów i tych explainów, które mamy. I mówiąc mamy, mówię o tych najbardziej zaawansowanych użytkownikach. Microsoft Flight Simulator startuje jako pusta platforma. Mamy wspaniałą scenerię świata. Tę scenerię widzicie w tych materiałach, które Wam pokazywałem. Omawialiśmy tą scenerię. I... To, co Microsoft zrobił, jest niesamowite. Czy to przebije wszystkie scenerie, które znacie ze swoich symulatorów, czy to przebije regiony Orbexu, czy to przebije no, na przykład scenerie Ortofoto robione do x Myślę, że musimy troszkę poczekać. To znaczy, oglądając filmiki, mam ambiwalentne uczucia czasami. To znaczy. Zauważam u niektórych YouTuberów, osflight Simulator świetnie pokazuje w tej chwili kolejne funkcje tego symulatora, że na przykład te obiekty, które widzimy gdzieś w dali, są minimalnie mniej wyraźne niż to, do czego jestem przyzwyczajony, na przykład w X-Plane jest ortofoto. A, ładowanie autogenu. W tej chwili widać, że mm, u OzFlightSimmera i u niektórych innych YouTuberów ten autogen nie ładuje się w takiej odległości, w jakiej się ładuje na wideo prezentacyjnych Microsoftu. Można sądzić, że albo wideo z prezentacji korzysta z lepszych ustawień, albo coś się w międzyczasie zmieniło. Pamiętajcie, że większość tych wideo było nagrywaną miesiące temu na niekoniecznie tej samej konfiguracji, która jest w tej chwili w, otwartej becie, w, przepraszam, w zamkniętej becie. I niekoniecznie w tej samej wersji, która będzie wypuszczona na rynek 18 sierpnia. I można powiedzieć, że teraz trochę czarno widzę, że zwracam uwagę na to, co wygląda gorzej. Tylko pamiętajcie, ja to porównuję z tymi najdroższymi dodatkami. Z na przykład Holandią Orbexu dla Priperda, z Waszyngtonem Orbexu, z True Earth Washington, z True Earth Oregon dla x czyli ze scenariami zrobionymi przez profesjonalnego dewelopera na obszarze niewielkim, na obszarze jednego stanu albo niewielkiego europejskiego kraju, ze scenariami, które zajmują ogromne miejsce na dysku i niesamowicie obciążają komputer. A tutaj mówię o domyślnej scenarii nowego Flight Simulatora, o domyślnej scenarii w Polsce, Nowej Zelandii, Australii, Afryce. W miejscach, gdzie i w fixplane i w preparedzie te scenarie są takie sobie, delikatnie mówiąc. Więc o ile nie macie w fixplane zrobionej jakoś ortofoto scenarii, zrobionej przez siebie, trochę na podstawie danych z OpenStreetMap, trochę na podstawie zdjęć satelitarnych, które pożyczyliście z różnych serwerów, czy które twórca scenarii pożyczył z różnych serwisów. To tutaj Flight Simulator będzie lepszy. I, I to mnie cieszy, bo ja na przykład do x -Plane nie lubię tych scenerii, które są robione przez użytkowników na podstawie materiałów pobranych z różnych źródeł. Z jednej strony, cieszę się, że użytkownicy sobie radzą z budowaniem takich scenerii. Z drugiej strony myślę. Po prostu o swojej sytuacji jako youtubera, pokazując scenerię, która jest gdzieś tam zasana z różnych źródeł, mam odrobinę wątpliwości, jak wyglądają sprawy praw autorskich, jak wygląda sprawa legalności tych scenerii. Dlatego lubię Orbex. Lubię zainstalować scenerię Orbexu, latać nad nią i wiedzieć, że mam tą porządną scenerię, która jest wykonana na po pierwsze na najwyższym poziomie. Po drugie, z materiałów, które są dobrze licencjonowane. Okej. Okay, powiedziałem troszkę o tych scenariach. Ale myślę, że warto wspomnieć o tym, jak ten symulator się będzie rozwijał, bo to jest. To chyba definiuje to, czy mówimy właśnie o pewnej przesadzie, czy, czy jesteśmy uprawnieni. Czy ja jestem uprawniony cieszyć się tym, że będzie taki wspaniały symulator. Zacznijmy w takim razie od samolotów. Czym będziemy latać? Po pierwsze, mamy te, które są wbudowane w symulator. I. I na dłuższą metę to. Mogło, mógłbym powiedzieć, że to mnie nie obchodzi, ale trochę mnie obchodzi. Bo chcę wam pokazać. Jak wygląda domyślny samolot, domyślny, czyli ten, który jest wbudowany i który dostajemy, jak kupujemy symulator, jak to wygląda w Priperdzie? Otóż wygląda to tak. Um, Okej, okay, wybrałem tendencyjnie, wybrałem jeden z najgorszych, najbrzydszych, najbardziej, przepraszam, partacko i byle jak zrobionych samolotów um, do Priperda. To jest Muni, to jest Muni, który... Mm, który w większości wygląda tak, jak wyglądały samoloty do fsx na samym początku. Cessna w fsx się wyglądała lepiej. W zasadzie to mi przypomina troszeczkę, przynajmniej te zegary, te wskaźniki, przypominają Flight Simulatora 2004. Mówimy o programie sprzed 16, 17, 18 lat. Mówię o datach, kiedy ten program był tworzony. I to jest w Priperdzie w wersji piątej, w programie wydanym kilka miesięcy temu. Jeśli patrzę na taki samolot w Priperdzie, jeśli patrzę na ładniejsze, ale dalej w żaden sposób mnie nie pociągające samoloty w X-Plane. Wiecie, że trochę polatałem Cessną 172 z tym dodatkiem Reality Expansion Pack i dalej uważam, że ta Cessna, choć fajnie wykonana, to jednak nie jest ten poziom, który ja lubię. To tu wam mogę powiedzieć, że domyślne samoloty w Flight Simulatorze to są samoloty, którymi polatałem przez ostatnie miesiące więcej. I to, co widzicie na, na filmikach, to, co widzicie na screenshotach, to tak po prostu wygląda. To, co deweloperzy zadeklarowali, że te samoloty mają znacznie większe rozdzielczości i modeli, i tekstur. To się daje zauważyć i to sprawia niesamowitą przyjemność, jak się ich używa. Więc po pierwsze mamy te samoloty domyślne. Po drugie mamy to, co nam powolutku deklarują deweloperzy. Zacznę od moich ulubionych deweloperów. Zacznę od 8-Way. 8 zacznie od Aerostara. Aero, Aerostar będzie pierwszą maszyną, którą zrobią pod nowego Flight Simulatora razem z nowym AccuSimem. Niestety nie mamy daty spodziewanej publikacji. Znając cykl produkcyjny, znając, obserwując rynek i wiedząc jak A2A starannie pracuje nad nowymi samolotami, spodziewam się, że to będzie produkt wydany w 2021. I powiem wam więcej, gorzej. Nie spodziewałem się, żeby to był styczeń 2021, raczej później. Poczekamy, tak jak czekaliśmy na inne samoloty a i myślę, że tak jak w przypadku innych samolotów a będzie warto. Drugi deweloper, PMDG, ma wydać 737. 737 w tej wersji NG, czyli 800. 800. Prawdopodobnie również z tymi wszystkimi standardowymi rozszerzeniami, czyli wersje 900, 700, 600, wersja Cargo, czyli to, co w tej chwili mamy w Preperdzie w wersji 5. 737 jest w tej chwili zapowiedziany na, pierwszy, na koniec pierwszego kwartału 2021 z takim dodatkowym zastrzeżeniem, że ta data się może zmienić, troszkę jak na PKP, opóźnienie może ulec zmianie i to w obie strony. SDK, czyli Software Development Kit do nowego Fly simulatora, nie jest jeszcze skończony i deweloperzy nie do końca wiedzą, z czym będą pracowali, więc pewne rzeczy mogą ulec wydłużeniu, pewne rzeczy mogą się okazać prostsze niż deweloperzy się spodziewali. Kolejny deweloper, z którego korzystam, Milvis. Milvis, a wyłączę Wam ten obrazek, włączmy coś ładniejszego. Milwis zaprezentował już na Facebooku screenshoty z kilku maszyn. Podobnie PMDG, o tym nie wspomniałem, też zaprezentowało już screenshoty z Flight Simulatora 2020 prezentujące te samoloty, które robią. Milwiz pracuje nad T-50, nad 737-200, czyli tym starym 737. Jeszcze wiecie, z tymi długimi, podłużnymi silnikami odrzutowymi z wczesnych wersji. Pracują nad Cessną 310R. To jest samolot, który. To będzie już trzecia Cessna 310, którą Milwis zrobi. Pojawił się też screenshot Beavera, więc będzie Beaver, będzie Beaver na pływakach, będzie Beaver na kołach. To co znamy z Priperda w tej chwili. To cieszy. Milwis robi coraz lepsze samoloty. Coraz cieplej myślę o tym deweloperze, więc zwracam uwagę na to, Jakie ma plany? India Fox Echo, czyli Dino Katanao, będzie robił Machiem 339 To jest deweloper, który zaczął od samolotów wojskowych, które były darmowe do FSX i Prepareda. Później wkręcił się w robi, Wkręcił się. Później. Poziom jego samolotów, które nawet te darmowe, to były fantastyczne maszyny. Jego F14 był po prostu cudowny. I w tej chwili Robi, w tej chwili dino Robi również maszyny płatne. I tutaj do Flight Simulatora 2020 będzie ten Macki w dwóch wersjach. Cieszy mnie to, że nie tylko ci najwięksi deweloperzy podjęli działania i już pracują nad nowymi samolotami, że również ci mniejsi. Dino pracuje z tego co wiem, pracuje sam, więc nawet ci mniejsi deweloperzy już pracują i już przygotowują samoloty. A jeśli chodzi o dużych deweloperów, no to mamy Aerosoft i mamy coś takiego. To jest screenshot Aerosoftu pokazujący, jak wygląda CRJ w tej chwili. Aha. I Matthias Koch zastrzegł, że to nie są, że to nie jest screenshot z jakimiś nałożonymi teksturami, to nie są wyświetlone obrazki na tych wyświetlaczach. To są faktycznie działające systemy i faktycznie działające wyświetlacze. Mm. Wydaje mi się, że nieprzypadkowo nie podkreślił to, że to są działające wyświetlacze, ponieważ w swojej, inform w swojej publikacji, w swojej informacji o stanie prac przedstawiciel PMDG zwrócił uwagę, że pokazują wyłączony samolot, ponieważ wyświetlacze jeszcze nie pracują. Więc Aerosoft już deklaruje, że są troszeczkę dalej niż konkurencja. Nie mamy daty, nie mamy informacji, kiedy ten produkt zostanie wydany. Ale myślę, że można się spodziewać tego, że będzie szybko. Nie wiem, czy szybko, to znaczy końcówka sierpnia, wrzesień czy październik, ale myślę, że mówimy raczej o tym przedziale czasowym, a nie o 2021 roku. To mnie bardzo cieszy. Bardzo mi się podoba to, że ten CRJ będzie. Ja mam ceriota do Priperda i zacząłem nim trochę latać, zacząłem się go uczyć. O, interesująca maszyna. Przede wszystkim to jest rozmiar maszyny, który mi się bardzo podoba. To nie są do końca te systemy, które mnie interesują, ale CRJ wielkością pasuje bardzo dobrze do tych lotnisk, na które ja latam. Cieszę się, że będzie w Flight Simulatorze 2020. Cieszę się, że będzie wkrótce. Na pewno mnie zobaczycie właśnie w tym samolocie. Co dalej? Tyle jeśli chodzi o samoloty. A rozwijane są też scenerie. Scenerie deweloperów tych third party. I tutaj, po pierwsze, myślę, że do tego symulatora nie będzie już scenerii obszarowych. Domyślnie to, co mamy w, w Flight Simulatorze, tym nowym, jest lepsze niż to, co oferuje nam Preppert lub jest porównywalne z tym, co oferuje nam najbardziej dopakowany Preppert lub najbardziej dopakowany. X -plane. Te różnice, o których mówiłem wcześniej, tam jakiś zasięg widzenia, czy wyostrzenia. Obiektów w oddali lub wyświetlanie obiektów w oddali, to są kwestie już wydajności symulatora, a sama zawartość w tym symulatorze jest. I tu muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o samą zawartość terenu, to co oglądamy z bliska, to w żadnym symulatorze, na żadnej scenerii obszarowej nie widziałem czegoś porównywalnego. Ale deweloperzy mają i tak zajęcie. Po pierwsze lotniska. Mamy te 40 lotnisk w, prim, w pakiecie Premium Deluxe. I to nie jest dużo. 40 lotnisk rozrzucone na całym świecie trochę małych, trochę średnich, trochę dużych. Jeśli pamiętacie, to ja przygotowałem mapę i ta mapa jest aktualizowana. Więc przygotowałem mapę która pokazuje jak te lotniska są rozrzucone po świecie. Ja tą mapę odnajdę w tej chwili i wyświetlimy ją. Za dużo przycisków. Ok, więc mamy mapę scenerii. Tak wygląda rozrzucenie lotnisk po świecie i Dobrą wiadomością jest to, że już na wstępie, już w momencie, kiedy ten symulator będzie wydany, Orbex wypuści pierwsze 8 scenarii. Świetny start, szybki start i już konkurencja dla tych lotnisk z pakietów Microsoftu. Zwróćcie uwagę na to lotnisko. Innsbruck. Innsbruck znajduje się w pakiecie standard. Innsbruck dostaniecie, jak tylko zainstalujecie nowego Flight Simulatora. Innsbruck możecie też kupić od Orbex'u. Jeśli dobrze pamiętam, w promocji 40% zniżki, jeśli już macie Innsbruck. A same scenerie do tego Flight Simulatora będą tańsze, przynajmniej te pierwsze, które są wydawane, będą tańsze niż wcześniej wydawane lotniska Orbex'u. Także bardzo mnie cieszy jedna i druga wiadomość. Oprócz tego, zobaczcie, co Orbex jeszcze nam wydaje. London City Airport, to niesamowite lotnisko położone w dawnych dokach na Tamizie. London City Park, czyli obiekty Londynu. Jeśli oglądaliście to, co youtuberzy pokazują na temat nowego Flight Simulatora, to widzieliście, że pojawił się na YouTube taki filmik, co nie gra w Londynie, które obiekty zostały zrobione, które obiekty nie zostały zrobione i Zobaczcie, jaka błyskawiczna reakcja dewelopera, to znaczy, błyskawiczna reakcja, to nie jest oczywiście reakcja na to wideo. Ale jak deweloper świetnie wyczuwa potrzeby rynku i mając zrobione obiekty do Preperta i do Xplaina, od razu je ładuje też do nowego Flight Simulatora. I ja myślę, że jeśli chodzi o scenery obszarowe, to nie będzie obszarów, nie będzie jezior. Drugi, tak dalej. To wszystko jest w świetnej jakości, ale będą się pojawiały scenerie obiektowe, i myślę, że to jest pierwsza tego typu sceneria. Więc myślę, że po pierwsze będą się pojawiały obiekty miejskie, po drugie będą się też pojawiały obiekty na obszarach. Wyobrażam sobie, że jakieś przeszkody powietrzne, znane maszty, charakterystyczne kościoły, to wszystko. Będzie uzupełniane sukcesywnie przez deweloperów, którzy do tej pory robili scenerie obszarowe. Co dalej Orbex proponuje? Leeds-Bradford, Orcas Island, czyli stan Washington, tuż obok Tacoma Narrows. Bardzo fajny wybór pierwszych scenerii. Tacoma Narrows, bardzo ciekawa sceneria do startów w pobliżu Seattle. Lotnisko położone troszkę na południe od Seattle w pobliżu Takomy. I Orcas Island, jedno z najpiękniejszych lotnisk w tamtej okolicy. Bardzo fajnie położone, ładna wyspa. I ciekawe miejsce do latania. Ciekawe miejsce szczególnie przy tych wszystkich małych samolotach, które będziemy mieli we Flight Simulatorze. Hollywood, Burbank i Santa Barbara. Za co bardzo cenię dobrych deweloperów, to to, jak myślą. Wydaje mi się, że tak myślą. Jak myślą strategicznie. To, to na co trochę narzekałem w kontekście wyboru scenarii do samego Flight Simulatora, niektóre z nich dają nam fajne połączenia, a parę jest takich, które są oderwane od e, świata. Tutaj mamy malutkie lotnisko Nanualek. tu mamy Stewart w Kanadzie, ale nie mamy tego lotniska, żeby polecieć do Stewart. Musimy startować z domyślnego albo sobie wykonać lot po okolicy. A Orbex daje nam dwa lotniska w stanie Waszyngton, dwa lotniska w południowej Kalifornii, dwa lotniska w Wielkiej Brytanii i nie tak odległe lotnisko w Innsbrucku. I to jest świetne, bo będzie od razu gdzie latać. Będzie, będą dobre połączenia. I obiecuję Wam, że 18, 19, 20. Już w tych pierwszych dniach te lotniska zobaczycie. Pokażę Wam, jak to wygląda. Powiem Wam, jaka jest wydajność i jak działają te lotniska deweloperskie w nowym Flight Simulatorze. Kogo my tam mamy dalej? Oczywiście Aerosoft. Aerosoft też rozwija sceneria. Matias Koch. Bardzo dużo napisał o tym, jak współpracowali z ASOBO, więc to nie jest tak, że dostali SDK, czy tam to SDK, które jest w trakcie tworzenia i coś tam sobie zrobili. Tylko oni faktycznie podjęli współpracę z ASOBO Studio i Matthias Koch powiedział, że pierwszym lotniskiem będzie Paderborn, czyli lotnisko najbliżej siedziby firmy. Podejrzewam, że tych lotnisk. I to szybko po wydaniu będzie więcej. W tej chwili jeszcze nie mamy dat od aerosoftu. Nie wiemy, kiedy te lotniska się pojawią, ale myślę, że można się spodziewać w sierpniu, wrześniu już jakichś produktów tej firmy, które będą na rynku. Kolejni deweloperzy scenarii. FlyTampa pokazała screenshot, w którym pierwsze modele obiektów Wykonanych przez nich były już umieszczone w nowym flight simulatorze. To znaczy, że już coś robią, ale prawdopodobnie nie mają za dużo do, do pokazania. Drzewiecki design pokazał jakieś małe lotniska. Ja nie jestem pewien, czy to nie jest Konstancin, czy to nie jest takie małe lotnisko pod Warszawą, z którego lubię korzystać. Jeśli jest, to się bardzo cieszę, bo, tak jak mówię, podoba mi się latanie stamtąd, szczególnie tymi małymi samolotami, które będą dostępne w Flight Simulatorze. Video Design zapowiedział, że będzie pracował nad scenariami dla nowego Flight Simulatora i że będzie dostosował te, które zrobił wcześniej, duńskie scenariusze, duńskich lotnisk, do nowego Flight Simulatora. Flightbeam no, Flightbeam zapowiedziało Denver. Także mamy pierwszą zapowiedź razem ze screenshotami kolejnego dewelopera i znów Flight Beam robi przepiękne, bardzo szczegółowe i o całkiem niezłej wydajności scenerię. Mam nadzieję, że te cechy ich scenerii będą utrzymane w nowym Flight Simulatorze. Pacific Island Simulations, czyli PAXIM, zapowiedziało wydanie Cleveland w pierwszej kolejności, a kolejne scenerie będą się pojawiały później. Tak, jak mówiłem Wam wcześniej, ja bardzo czekam na to, aż ten symulator zacznie dojrzewać. I to, co budzi moje ogromne nadzieje, i to, co powoduje, że wierzę, że jestem pewien powodzenia tego symulatora, to to, co Wam teraz przedstawiam, to zaangażowanie deweloperów jeszcze przed wydaniem. Porównuję tę sytuację z poprzednimi. Z poprzednimi update'ami, z poprzednimi, przepraszam, updateami, z poprzednimi wydaniami nowych symulatorów. Pamiętam tę historię z Microsoft Flight kilka lat temu, kiedy Microsoft odciął się zupełnie od deweloperów. Microsoft wydał symulator, zaczął rozwijać do niego jakieś samoloty, jakieś scenerie. Deweloperzy byli jakoś poza tym, to nie chwyciło symulator przepadł. Kilka lat później. Uh, Dovetail Simulations, nie, Dovetail Games uh, najpierw kupiło Flight Simulatora X, potem wydało go jako Steam Edition, to był nawet sukces, a później na podstawie tego symulatora opracowali własny symulator, Flight Sim World. Ja napisałem bardzo złą recenzję Flight Sim World i w czasie od zapowiedzi przez rozwój do wydania uh, na początku miałem trochę nadziei, a później obserwując wypowiedzi dyrektora tej firmy i obserwując to co publikują i to jak to sprzedają, miałem wrażenie, że będzie gorzej i gorzej. Możecie zajrzeć na bloga, co tam pisałem wtedy. I to się sprawdziło. Oni co prawda wzięli od Orbexu Orbexowy Global już na wstępie, także ta, ten symulator wyglądał trochę lepiej niż domyślny Pripert czy domyślny FSX, ale to dalej nie było to. I odcięcie się od de deweloperów. Miałem wrażenie, że coś tam poszło nie tak w komunikacji, coś tam poszło nie tak... W kwestii zaspokajania potrzeb deweloperów, tych potrzeb technologicznych i pewnie też potrzeb finansowych, spowodowało, że nikt specjalnie nie obiecywał rozwoju dodatków do tego symulatora. I przepadło. Tu mamy sytuację zupełnie odwrotną. Tu symulatory jeszcze nie ma. Mamy nową technologię. To nie jest tak, że deweloperzy przerzucają scenerię, tak jak się przerzucało między FS9 i FSXM w pewnym momencie na początku, czy między FSXM, a później Pripardem. Tu mamy zupełnie nowy symulator, do którego trzeba wdrożyć się w troszkę inne, podobno, trzeba wdrożyć się w troszkę inne sposoby pracy i w zasadzie cały rynek, ten cały rynek fsx PrePardowy ale również już nawet pierwsi deweloperzy X-Play'owi deklarują, że będą pracować. W zasadzie deklarują, że już pracują, że niedługo będą wydawać. To jest fantastyczne. O czym jeszcze trzeba powiedzieć w kontekście Flight Simulatora? Co może budzić wątpliwość. Pogoda. Obiecano nam zupełnie przełomowy niesamowity model pogodowy, niesamowity silnik pogodowy i ja mocno w niego wierzę. Patrzę na te chmury, które gdzieś tam migają na drugim ekranie i myślę, że to są dużo lepsze chmury, to są dużo lepsze efekty niż to, co oferuje nam PrePert czy x -Plan. Z drugiej strony PrePert i x nie oferują nam silnika pogodowego. Pomijam to, co jest w te symulatory wbudowane. Korzystamy z Active Sky, który bazuje na doświadczeniu chyba z sześciu już produktów, które od nich kupiłem. Zacząłem od Active Sky Evolution, później było Next, później 2016, później kolejne. I każdy z tych silników pogodowych był lepszy, każdy eliminował jakieś błędy poprzedniego, każdy Lepiej wykorzystywał dane meteorologiczne, które były dostępne. Tutaj zaczynają od zera z firmą, która dostarcza dane do różnych serwisów z profesjonalnym prowajderem danych meteorologicznych. Jednak zwracam uwagę na to, że zaczynają z firmą, która nie dostarczała danych prawdopodobnie do symulatorów i z firmą, która nie ma doświadczenia w tym, co my, jako użytkownicy symulatora, potrzebujemy. Więc spodziewam się, że może nastąpić takie zderzenie tych ludzi, którzy przyszli z PrePerd'a, oczywiście z Active Skyem i różnymi innymi dodatkami, albo z Xplayna też z Active Skyem i innymi dodatkami. Spotkają się z nowym silnikiem pogodowym i będą szukali dokładnie tego, co mieli, a się okaże, że mają coś innego, i to coś innego na pewno też będzie dostosowywane. Te prace będą trwały i ta pogoda się będzie poprawiała. Obawiam się, że nie będzie idealne na początku. Po prostu trudno idealnie trafić w potrzeby rynku. I ostatnia kwestia, gdzie chciałem zaznaczyć, ile może być hypu, ile może być przesadzonych oczekiwań. Interfejs nowego symulatora. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że na filmikach Microsoftu. Od czasu do czasu pojawiają nam się przepiękne hangary z jakimiś tam animacjami samolotów. Zwróciliście uwagę, że nie pojawiły się praktycznie nigdzie procedury planowania lotu. Tam chyba jest krótki fragmencik w jednym miejscu. Lotnisko, lotnisko, dodanie kilku punktów na trasie. Przez cały ten cykl mówiłem, żebyście zwracali uwagę na to, co widać i czego nie widać, bo to, czego nie widać, mówi nam, czego może nie być. I jeśli ten interfejs nie jest pokazywany, jeśli są tylko nieliczne fragmenty, fragmenciki interfejsu, to tutaj coś może być też nieidealne. Z drugiej strony myślę o tym, że mamy prepareda, który. No wreszcie w wersji piątej odszedł od interfejsu zaprojektowanego przez Microsoft do, dla FSX i przez cztery poprzednie wersje Preparada nie udało się poprawić takich podstawowych kwestii, które były zupełnie niefunkcjonalne. A w wersji piątej ten interfejs dalej w zasadzie opiera się na tym samym mechanizmie, tylko wreszcie poprawiono troszkę funkcjonalność i dostęp do pewnych opcji x -Plane jeszcze w wersji dziesiątej miał interfejs, który dla mnie był przerażający. Ja jestem programistą. Ja się, na... ja umiem. Naprawdę. Nie znosiłem interfejsu x na dziesiątki. interfejs x na jedenastki jest moim zdaniem... Dobrze, nie będę mówił jaki jest. Jest o niebo lepszy niż interfejs dziesiątki, ale dalej szału nie ma. Mhm. To pokazuje, jak trudnym zadaniem jest zrobienie dobrego interfejsu. I znowu pamiętajcie o tym, o tym niebezpieczeństwie. Zderzamy się z pozycji doświadczenia użytkownicy Prepare Day Explain'a, nowy symulator. Oczekujemy czegoś, co znamy. Zawsze oczekujemy czegoś, co znamy. I tu możemy spotkać coś zupełnie nowego, co w dodatku będzie wymagało jeszcze poprawek. Generalnie to jest nowy program. Choroby wieku dziecięcego są stuprocentowo pewne. Błędy, niedoróbki, bagi, elementy wymagające przemyślenia będą się pojawiały, na pewno. Z drugiej strony... A przepraszam. I nie mam tekstu, który sobie zapisałam. Z drugiej strony, jest taki cytat z Matthiasa Koka, który ja wam wyświetla. Pomimo tego, że go nie mam, ale zaraz naprawimy. Miało być płynne zakończenie. Oho, już. Z drugiej strony Matej Skok, przedstawiciel, rzecznik Aerosoftu, mówi tak, MFS blows the competition out of the water. I to nie jest zdanie zafascynowanego youtubera. To nie jest zdanie kogoś, kto dostaje od Microsoftu pieniądze za to. Aerosoft pracuje z PreparDEM, pracuje z x pracuje z różnymi swoimi symulatorami. To jest zdanie kogoś, kto zna ten rynek, kto zna potencjał tych symulatorów, które są na rynku i kto zna, bo uczestniczył w pracach jako zewnętrzny deweloper, ale jako zewnętrzny deweloper współpracujący z Asobo Studio i z tej perspektywy zna Flight Simulatora. I myślę, że takie zdanie jak to, i to, że Orbex nam zaczyna udział w tym rynku od razu z ośmioma scenariami, pokazuje jaki niesamowity potencjał ma ten symulator. Więc wszystko to, co nie będzie grało, podejrzewam, że zostanie prędzej czy później wyprostowane, tak jak było prostowane w poprzednich symulatorach. I z jednej strony mogę Was zapewnić, że coś nie będzie grało, z drugiej strony, tak. Ten symulator przebija i masakruje wszystko. Pytanie, czy dla każdego z nas, dla poszczególnych zestawów preferencji i potrzeb każdego z nas, ten symulator od razu będzie odpowiedni. Czy może odpowiedni będzie za pół roku, kiedy w przypadku nas Polaków, drzewiecki design wyda swoje lotniska, kiedy pojawi się jeden drugi trzeci samolot pasażerski, którym będziemy mogli latać? Kiedy jakieś niedoróbki, które będą nas irytowały na początku, zostaną poprawione. Ale kiedy mówiłem Wam, że ja kupuję ten symulator w tej najdroższej wersji, to to nie był hype, to nie były nadmierne nadzieje. To był efekt tego, że przez ostatnie ileś tam miesięcy, jak zwrócicie uwagę na to, ile latałem w Prepared i Plane, to zwróćcie uwagę, że jakoś mniej. I tak, miałem trochę pracy, ale też. Miałem symulator do testów. I to był symulator, który był do testów. Miałem sprawy. Testerzy mieli sprawdzać, co nie działa. I mieli zgłaszać te uwagi. Czyli z samego mechanizmu możecie dojść do wniosku, że coś na pewno nie działało. To nie był taki symulator, jaki się wydaje. I latałem nie dlatego, że ktoś mi płacił za testy, bo nikt mi nie płacił latając z przyjemnością. Tyle. Mam, mam nadzieję, że wyjaśniłem w miarę dobrze, czy to jest hype, czy nie. Więc tak, to jest dobry symulator. Ale jeśli nie, chcecie inwestować 200, kilku, 200 kilkudziesięciu, 320 albo 520 zł, możecie kupić e, Xbox Game Pass. 4 zł za pierwszy miesiąc, jeśli jeszcze nie używaliście tej promocji, albo 18,99 miesięcznie i wypróbować pełną wersję Flight Simulator'a za niecałe 20 zł. 30 dni na testy i zobaczycie, czy Wam to pasuje, czy może wolicie poczekać te kilka miesięcy i kupić, jak będzie już dopracowany. Tyle. Do usłyszenia jutro. Jutro. No kurczę, nie pamiętam o czym jutro będzie. Wiem. Jutro o tym, jak się uczyć nowego, jak się uczyć latać. Jutro materiał dla raczej początkujących. I będę mówił o tym, od czego zacząć, z jakich materiałów korzystać, gdzie szukać wiedzy, gdzie szukać informacji. Ja Wam dziękuję za udział. Dziękuję, że spędziliście tyle czasu i. Ile to 40 minut nam dzisiaj zaszło. Jeśli Wam się podobało, kliknijcie łapkę w górę. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie, naciśnijcie ten czerwony guzik, to pomaga dotrzeć do większej liczby ludzi. A jeszcze raz dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Do usłyszenia jutra.